Oblężenie Kamieńca Podolskiego miało miejsce w sierpniu 1672 roku podczas wojny polsko-tureckiej. Tursy przekroczyli Dniester i bez trudności 14 sierpnia stanęli pod miastem. Załoga liczyła zaledwie około 1100 żołnierzy. Fortecą dowodził Mikołaj Potocki, starosta podolski. Rozpoczęło się oblężenie. Po 10-dniowej walce Kamieniec Podolski skapitulował przed 120-tysięczną armią turecką. Major artylerii Heinking podpalił około 200 beczek prochu wieży zamkowej, wysądzając w powietrze fortecę z wszystkimi jej obrońcami. Rzeczpospolita utraciła twierdzę na 27 lat.